Jezdny Kazi od wtorku nie pełni już funkcji selekcjonera Legii Warszawa. Albański trener jest określany mianem najgorszego w historii stołecznego klubu. Przyjrzyjmy się bliżej statystykom. Legia Warszawa fatalnie zainaugurowała Ligę Mistrzów oraz nie zachwycała dyspozycją w lidze. To złożyło się na zwolnienie trenera. To jedna z najkrótszych trenerskich kadencji w historii klubu z Warszawy. Liczby nie przemawiają na korzyść Hasiego. Statystyka jest wręcz miażdżąca. Legia w ostatnim czasie wygrała zaledwie 5 meczy, 6 razy zremisowała oraz odniosła 7 porażek. Procent wygranych meczów nie powala. To zaledwie 27,8%. Jest to najgorszy wynik spośród trenerów Legii w XXI wieku. Do tej pory najlepszy rezultat osiągnął Dariusz Kubicki, który objął funkcję szkoleniowca w 1999 roku. Tuż za nim plasuje się obecny selekcjoner reprezentacji Rosji Stanisław Czerczesow 65,7%. Podium zamyka Henning Berg 60,8%. Legia zaliczyła najgorszy ligowy start od 44 lat. Po 9 kolejkach ma na koncie zaledwie 9 punktów i wylądowała tuż za strefą spadkową. Tak źle było ostatnio w 1994 roku. Wówczas wojskowi na koniec sezonu zajęli dopiero 6 miejsce w tabeli. Czy w tym roku będzie lepiej? Trudno wyrokować, ale jedno jest pewne. Taki wynik byłby totalną porażką. Teraz legioniści muszą zrobić wszystko, aby wyjść z opresji obronną ręką. Czy to im się uda, przekonamy się w najbliższym czasie.